Witajcie. 20 groszy z 1957 roku jest drugim rocznikiem monet PRL-u tego nominału. Posiada również najniższy nakład oraz dwie odmiany, które znajdziemy na awersie. Okazuje się, że są dwie wielkości cyfr w roczniku. Wariant z wąskimi cyframi w dacie trafił do obiegu. Odnośnie drugiej odmiany, która charakteryzuje się szerszymi cyframi w roczniku oraz cyfrą 1 z większym daszkiem, niestety nie występuje wśród monet obiegowych. Jedyna możliwość, aby nabyć monetę, to aukcja. Link do aukcji dostępny w opisie. Pozdrawiam i do zobaczenia.